Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Kontraband Polis i tutaj nasi funkcjonariusze Kuzniecow, Walsekoń, Trzepałow, nie wiem gdzie jest. Ale ja nigdy nie wiem gdzie on jest. Jak go nie ma, to znaczy, że w krzokach siedzi. Dobra, kontynuujmy tutaj, słuchajcie, przeszukania, póki jeszcze sobie nasze dowództwo czegoś nie wymyśliło. Następny... Teraz tak, trzeba być przygotowanym na wszystko. Dobra. Elegancko. Atajcie, Walisiu komandiru! Atajcie, atajcie! Dobra. Pan se siedzi. To ja pana tu doważę. Coś licho, panie, tutaj. Dobra, wysiądź pan z pojazdu, co byś mi pan nie odjechał. Od Lixo, Atma wychodzi. No, i bardzo dobrze. O, już widzę, że oponka przebita. Dobra, pokaż się pan tutaj. Pokaż pan, jakiś pan przystojny jest. Dobra. Ezis Ozer. No dobra, Albarak. No to może być właśnie nasz tutaj klient, no. A jak wiadomo, nasz klient, nasz pan. Więc zobaczmy. 1981. 1949, 32 lata, dobra. Sprawdźmy jego numer paszporta. 5 X-ray Yankee India to się zgadza, X-ray 346 to się zgadza. Ezis Ozer, zgadza się, tu do sierpnia, tu do października tego roku, zgadza się. Wungiel tylko przewozi, sprawdźmy jeszcze tylko tablicę. Sierra Uniform Foxtrot, zgadza się, 2609 Bravo Juliet, zgadza się. Dobra, no to pokaż pan ten wungiel. Co pan tam ciekawego przewozisz? O ty synu, znalazłem pytonga. No to chyba kupiemy, co? Dobra, zobaczmy gdzie ja mam łopatę. O, nie mam łopaty. No bo tak, Hein Granaten, kuźwa. O, panie Trzepałow! Jak miło pana zobaczyć. Ale zanim to nastąpi, to proszę pana, z panem handlujemy? Nie handlujemy. Dobrze, nieważne. Zaraz się pan dowiesz, za co pana zatrzymałem, ale na razie łopata. Mamy ją. Dobra. To ogarniemy tak. Łopatę sobie damy tu. Panie Trzepałow, ale żeby była jasność, drzwi, kuźwa, zamykamy, jak się wychodzi. I proszę uprzejmie. I już. Weź ty, synu. No i? Ty, no nie godaj, że łopatę już. Co ja za łopatę wziąłem? Kilka machnięć i koniec? Te, panie Vlad, co pan kuźwa za złom mi sprzedajesz, bo... Sorry. Zaraz Trzepałowby się kuźwa odwinął. O! No, proszę pana. Pana chyba Pan Bóg opuścił. Dobra, panie, bo ja muszę amunicji trochę pochować, kurde, bo jak widać, trochę za dużo tego mam. Tyle wystarczy na jakąś bijatykę tutaj, tak? A jak będziemy gdzieś jechać, to sobie wtedy weźmiemy. Panie Walsekoń, widział pan to, co ja? To jest dopiero kuźwa. Proszę uprzejmie, gdzie my mamy tutaj czekanik? O, tu jest czekanik, elegancko. No to... Proszę uprzejmie. Panie, pan żeś tyle tego nabrał, że ja teraz będę kursował, kuźwa... Jak do Lidla na promocję. Dobra,
Kontrabanda jest na drugim slocie. I coś czuję, że to jeszcze nie koniec atrakcji. To już niech te drzwi... Panie Szypałow, pan jak tu siedzisz, to pilnuj pan drzwi, bo... Bo tu sporo jeszcze będzie do niuchania. Na pewno. Elegancko. To mi się podoba. Takie tutaj właśnie zabawy to ja lubię. O, gdzie mogę coś wyniuchać, gdzie mogę coś znaleźć, gdzie... Gdzie ktoś coś chowa, ale trzeba chować, a nie kuźwa... Co pan tutaj udajesz, no? W oponach nic pan nie wziąłeś. Jak tak można? Trochę mało tego. No dobra, cała nadzieja jeszcze w szoferce, a jeszcze silnik sprawdźmy. Zobaczmy. O! No proszę pana. Pierwszy raz tutaj w silniku coś znaleźliśmy, patrzcie. Ale w akumulatorze żeś pan to schował? I elegancko. No, takie rzeczy to się ceni. Panie, jestem pod wrażeniem, naprawdę. To powiem panu szczerze, kurczę, naprawdę zrobiłeś pan na mnie ogromne wrażenie. Nie zapomnę panu tego do końca życia, że mogłem się wykazać. Elegancko, może w blaszce coś? Nic w blaszce nie budziet? Tak kompletnie? No popatrz pan. Aleś pan kuźwa się... To powiem panu szczerze. No żyć, nie umierać. No i widzisz pan. O, patrz pan. Aleś pan, kurde. No, dobrze, dobrze, bo trening czyni mistrza. Proszę, proszę. Elegancko pan żeś to zrobił. Ja mówiłem, że jak na promocji w Lidlu, kuźwa, będę zapierdzielał. Ale tego, kuźwa, się normalnie nagrodę dostanę, kuźwa. Pokojową nagrodę kibla, kuźwa. Elegancko. To mi się podoba. A może w podsuficie? Bo pan taki pomysłowy jesteś. No nie, w podsuficie pan żeś niczego nie skitrał, no. No to powiem szczerze, trochę mnie pan rozczarowałeś, bo liczyłem, że w podsuficie w końcu coś znajdę, a tu dupa jasia, no. No ale i tak, za ten silnik to powiem szczerze panu, że szacun. Naprawdę wielki szacun. No to co? Zapraszamy na pokoje. Wacio Dajnara. Tu panu będzie wygodnie z kolegami. W czerwonej latarni by się zabawiał, no. A tak się pan zabawisz w kamieniołomie. Albo koledzy z panem. Co kto lubi. No dobra, panie Walsekon, gdzieś pan poszedł? O, tam wszyscy siedzi. Panie Walsekon, weź pan posprzątaj. Tak jest. No i dobra, elegancko, bardzo, bardzo ładnie. Następny. Ja tu trochę odsunę, niech on ma miejsce do zatrzymania, a ja do ewentualnego strzelania. Skończyło się babci stranie po ostatnim bliskim spotkaniu z Warszawą i kuźwa Roburem. No to teraz tak. Szukamy kierowcy w wieku 40 lat, pojazdu w kolorze czerwonym i pojazdu z wymitymi dwiema szybami. No dzień dobry panu. Dobra panie, musimy ruszyć tyłki. O, mogę z panem pohandlować coś? Tego pan nie skupujesz, no. Ach, a tutaj to będę stratny. No, kuźwa, zrobiłem interes życia na zakupie tej kawy i trochę tego żałuję, no. No ale trudno. A pan w ogóle to... A rozko pro przamana. Atmatur. Dobra, pan wysiądzie. Dziadku, grejdomny azad. Etika gastam tengo duro. A da czas, my ma drostanowka ich. Ad maestio, nie ta. Proszę pana, ale tak szczerze powiedziawszy... To mnie to gówno obchodzi. Azad Amiri. To by się zgadzało. Numer paszportu. 19 X-Ray Juliet. Romeo Zulu Charlie Yankee. To się zgadza.
Mamy do października ważne, to do grudnia ważne. Azad Amiri, to się zgadza. Zaraz panu zważymy pojazd. To byś nie czuł się pan tu zbyt pewnie, no ale akurat tu wszystko się elegancko zgadza. Zgadza. O, tak miało być. No dobra. Słuchajcie, to może być poszukiwana osoba. Ze względu na fakt, że to 41-latek, a my poszukujemy chyba 41-latka. Nie, 40-latka. Kuźwa, gościu, nie mogłeś przyjechać w zeszłym roku? Ale patrzcie, co tu, jakie wybrakowane pojazdy są. Oj. No dobra, to czepiemy. Czepanko musi być. Zaraz zobaczymy, jak to się tutaj pan spisał. No i spisał się pan. Proszę pana, ja jestem pod wrażeniem. Papieroski się wozi. O ty, synu. Stój. Bo strzelam. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. No. Pan pokaże, co pan masz przy sobie. Myślę, że to nie będzie już panu do niczego potrzebne, a ja dorobię do pensji troszkę. O, kuźwa, spokojnie, trochę tego nieboszczyka przetrzymamy. Ale pajaki, kurna, nie? Dobra, gdzie ja mam teraz ten towar chować, nie? No, trochę za dużo tych ziemniaków. Magazyn, kuźwa. Ejajaj, coś trzeba będzie... A miało to być miejsce na kontrabandę. A ja widzę, że my tutaj będziemy musieli miejsce na zatowarowanie jeszcze większe zrobić, no. Ej, kurczę. Ej, panie Azad, toś pan... Ej, panie, poczekaj, bo ja... No popatrz. Ale ja tu widzę, że jeszcze coś będzie. Spokojnie zarobimy. Tu nie ma nic. Elegancko. A. Dobra. Zobaczmy tutaj. Tu nic nie ma. Pod sufitka. Tu nic nie ma. Tam coś... Aha, to apteczka jest. To szkoda. No dobra. To by było na tyle. Tutaj to cieliśmy. Zobaczmy, jak z tyłu wygląda situation. Tu pyton... O, jest i pytong! A co tak po jednym kartonie, kuźwa? Ech, ty... Nie można liczyć dzisiaj na dobrych przemytników, no. Zamiast hurtowej ilości przewozić to... No popatrz pan, no. No ale zginął w słusznej sprawie, bo przynajmniej ja mogę sobie przejąć papierosy, nie? Także... No, tutaj niczego nie wziął. Silniczek. No, ale tamten z alkoholem to dobry był, nie? To w akumulatorze skitrał, kuźwa. No dobra, ja tutaj nic nie widzę. W związku z powyższym mogę oddać ten zacny wóz w ręce naszego posterunkowego walce konia. Ada? Posprzątaj pan. Bardzo dobrze. Idę się wypróżnić. No właśnie, i miejsce się skończyło. Kurde, felek. Dobra, nie wiem, może zróbmy to w taki oto sposób. Ja bym w ogóle kategoriami posegregował ten towar. Będę musiał tu zrobić porządek. Zdecydowanie będę musiał. No dobrze. Patrzcie, ile ja mam worku ziemniaków. Normalnie jakbym w warzywniaku, kuźwa, pracował. Coś niebywałego. No dobra. Czyli tak, kogo żeśmy się pozbyli? A, to tego 40-latka, to kuźwa, ale on miał Co, ja źle coś policzyłem? Nie wydaje mi się. Następny, proszę. Dobra. Wiemy już, że... No, atajcie. A ja madro перевозка эти грузку. Мену шелазна та є трену денная аму. А я знаю, чи до новачка Регука, зато пропшая перевозку мену.
a da one zbywłać i ty robota. Dobra, panie, a to jakiś nowy typ pojazdu jest? Nowa taka buda. 3800. No tu się zgadza, nie? Tadeus Sar. To by się zgadzało. Tutaj też. Zobaczmy. Tango 573. O, tu się nie zgadza. No to jak pan chcesz wjechać, kuźwa, jak pan samochodem z lipnymi dokumentami przyjeżdżasz? To listopad, to sierpień, to by się zgadzało. Tu na tranzycie jest. Varilla 4x4. No to mi to nie wygląda na pojazd z napędem na 4 koła, kuźwa. Czekajcie, zobaczmy te pojazdy. Typ pojazdu, słuchajcie. Wy mówiliście, że tu mam opisane wszystkie pojazdy. Tylko kutwa gdzie? Kontrola techniczna. Sprawdzanie dokumentów. Pojazdy. O, Varilla 4x4. No mówiłem, to się nie zgadza. Dobra, dzięki za tego protipa tutaj. Typ pojazdu się nie zgadza, no. Dobrze, czyli to byśmy mieli z głowy. Dobra, na razie to tyle. Teraz tak, sprawdźmy mu numery. X-Ray Eco Yankee. To by się zgadzało. 3242 November Eco. 3242 November Eco. Okej. Dobra, no to patrzymy dalej. Co pan tam tutaj masz? Czy pan coś przemycasz? Nie przemycasz? Czy ja znak Pytonga ujrzę swymi pięknymi oczyma? Czy też nie ujrzę? No ale pan i tak idziesz do odstawki w związku z powyższym. No przydałoby się, żebyś pan coś jeszcze tutaj nam zafundował, no. No ale widzę, że pan nie chcesz. Wasza robotca. I madre broniezy tak. Nie podlizuj się pan, bo przecież no nie przekonasz mnie pan do tego, żebym cię wpuścił. No przecież to ewidentnie stąd widzę, że panu źle z oczu patrzy, że pan kombinujesz, no. No dobra. To jeszcze towar. Proszę pana. Przepisy. To przepisy, no. Już pan zapytał moich widzów, kuźwa, oni panu powiedzą, że ja służbista jestem, no. Panie Wasekoń, mam rację? Nie musisz pan odpowiadać, i tak wszyscy wiemy, że mam. Dobra, sprawdźmy ten ładunek. Worki ziemniaków, 2. Beczka ogórków, 3. To by się zgadzało. Skrzynka bananów, 2. Worek z cementem, 3. To się zgadza, tylko że gościu ma nadwyżkę tutaj żarcia. No i niestety regulacje wjazdowe się kłaniają. Więc to nie. Dobra. No to teraz jeszcze przedczepiemy tutaj towar. No ale w samochodzie niczego nie znalazłem, więc ewentualnie musiałoby tu być bardzo dużo. A tutaj nie ma nic, no. Jak ja mam, kurde... O, tu jakaś krew w ogóle jest. Jak ja mam generalnie dorobić do pensji? Jak gościu przyjeżdża z niczym. A, jeszcze chwileczkę. A, to bo może pan do zatrzymania będziesz. Stan techniczny pojazdu. Szyby. No, szyby całe niby. Lusterka, światła, zderzak. To wszystko jest. Opony niepoprzebijane. Z tyłu. No wszystko się zgadza, no. Dobra, panie Walseko, ładuj pan z powrotem ten towar. At Maduro. Bo pan zawraca. No i dobra. Proszę pana, z racji faktu, iż jest bardzo dużo nieścisłości, ja pana wpuścić nie mogę. Wacio Dajnara. Pan się nie przejmuje, jutro będzie lepiej. No... Zabija się pan tym karawanem, bo następny... Ale patrzcie, jaki cały czerwony jest, kuźwa. No, tego to przegapić nie można. A pamiętajmy, że my szukamy czerwonego pojazdu. Do widzenia. Następny! Ja tu sobie stanę, bo on może się rozpędzać. I się nie rozpędził. No dobra, ale broni jeszcze nie chowam.
Witam pana serdecznie. Pan wysiądzie sobie, ja pana zważę już bez pana, bo pan tak na oko widzę, że ważysz około 80 kilo. Panie, kuźwa, puść pan mnie. Panie, no co pan, kurna, no takie rzeczy? Na przejściu? Od tyłu? Nie wypada. A można wywieźć to handlu? Fajny jesteś. Dobra. Co pan tu sprzedajesz? A co pan kupujesz? Papieroski, proszę bardzo. Proszek do prania i wódeczkę. To pan się chwilę wstrzymaj. Ja coś tam na magazynie bym wybrał. Zobaczmy, na czym mogę zarobić. O, ty panie. Ale na ziemniokach patrzcie, ale przytulę. To może bierzmy te ziemnioki, na których przytulę najwięcej. Tutaj, proszę bardzo, takie, takie, o, takie. Czy ja mam jakąś... O, wódeczka. No i tyle. No już na niczym nie więcej panu... A ile pan tych ziemniaków byś chciał, panie? Bo tak nie przyuważyłem. A 5? No to akurat mam, dobra. Masz pan. Wiesz pan. Popatrz pan. Nie mam więcej wody, no przepraszam. Następnym razem może się poprawię. No, też jestem tego zdania. Panie kochany, jak pan się nazywasz? Simon Okton. No i to by się zgadzało. Tutaj też. Numer paszporta. 587 Sierra Juliet Delta 6 Golf. To się zgadza. Tu mamy do 10 maja. I tu to samo. I pan przewozisz węgiel. I coś czuję, że kuźwa tam coś znajdę. Także jeszcze tylko ten numer rejestracyjny panu sprawdzę. Charlie Whiskey X-Ray. To się zgadza. 0984 India Papa. To się zgadza. Sprawdźmy typ pojazdu. I pan jesteś tu Ilichem 57. No i dobra, i to się zgadza elegancko. No kuźwa, no. Nowy dzień na sto. Ja przez pana się nie wyrabiam, no. To wszystko przez pana. Dobrze, proszę pana, sprawdzamy panu ten węgiel. O tak, o. Ale panie. No a gdzie kontrabandu? No żeby w węglu nic nie było, to aż grzech. No dobra, no to czeszemy pana dokładniej tutaj, bo coś pan strasznie chamsko czerwonym samochodem przyjechałeś, a my takiego szukamy. I fajnie byłoby, jakby to był pan. Bo... No bo tak, kuźwa, no co tam będę te powody podawał, nie? No, ale ja widzę, że pan to tutaj jakiś wybrakowany jesteś, no, panie kochany. Coś pan przyjechał tak z pustymi ręcami. Czy ja mam wierzyć, że tylko pan chciałeś pohandlować tutaj legalnym, legitnym towarem? No przecież to aż się prosi, żeby przemycać. Ale to się okaże zaraz. Daj pan szansę, no. Jeszcze nie wyniuchałem, no. Ale rzeczywiście chyba miał rację. Nie umie się chłopak bawić. No nie umie. Dobra, tu sobie zerknijmy jeszcze. No cóż poradzić? Taki life. Life is brutal. Nie wziął nic ze sobą. Ja się czuję pokrzywdzony przez los. Bardzo nieładnie. Tak się nie godzi. To... Powiem panu szczerze, że jakby tak święty Mikołaj rozwoził prezenty, to nikt by w niego nie wierzył. Nawet dzieci. Chociaż i tak już mało kto wierzy. No dobrze, sprawdźmy stan pojazdu. Zobaczmy. Tutaj wszystko się zgadza. Opony całe. Szyby. Ta boczna wygląda na całą. Tutaj całe, tu lampy. Całe, zderzak też jest. Tu szyby. No całe, tylna też. Lusterka oba.
Kuźwa, nie ma się do czego przyczepić. No, panie, na pewno pan nic nie masz? Daj pan spokój, no. A dajcie. No nie ma, no. Ech, kurde, no nie wiem, no nie mogę niczego panie znaleźć, no to... Już wjeżdżaj pan, kuźwa, trudno, się mówi. Jestem bardzo zawiedziony pana postawą. Alarać, lo. Ciężko było mi kliknąć tę zieloną pieczątkę postawić, ale... No cóż, nie można mieć w życiu wszystkiego. Ale tam już widzę, że czeka delikwent z wybitą szybą. Miejmy nadzieję, że nie przepuściłem gamonia, którego... No nie, no akurat ten powinien przejechać. No niech mu tam będzie. O, tam gazeta jakaś, jakieś te regulacje. Stój. Dobra. O, lampa zbita, szyba zbita. No, daj nara. Pan wysiądzie. Żeby nie musiał mi się paluszek komsknąć. I ważymy panu ten pojazd od razu. 1610. To się zgadza. 7 worków kawy. To pana chyba fantazja poniosła. Przecież to żywność jest. Dino Batajar. Dobrze jest. November Delta Foxtrot Sierra. Zgadza się. 4 Sierra Yankee 3. Zgadza się. Do czerwca może być. I tu to samo. Azam 7-2. Zobaczmy. Pan jedziesz Azamem 7-2. No to panie, pan kuźwa, nie wiesz czym pan jeździsz ty? Typ pojazdu. I to już się nie zgadza. Dobrze, tablicę może. O kuźwa, dobra. Dobra, uniform India Yankee. To się zgadza. 3058 Alfa Eco. 3058 Alfa Eco, to się zgadza. Dobra, panie, bierzemy się za ten towar, bo może pan coś tu będziesz miał ciekawego. O, na co liczę, oczywiście. Najpierw przeliczmy. Pyk, 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 ciach, ciach i ciach. 7 woreczków, to by się zgadzało. A teraz sprawdźmy, czy woreczki nie zawierają przypadkiem znaku pytonga. Bo znak pytonga to już ikona tutaj u nas jest. To jest to, na co my jesteśmy bardzo wyczuleni. Ale nie ma. Jeść, ty kuźwa. Wiesz pan co? Pan to się nadajesz. Do tarcia chrzanu. Bez kitu. No kurwa, nawet kontrabandy nie umiesz pan schować. Tu wybrakowana karoseria. Tutaj to w ogóle pozostawię to bez komentarza. I dodatkowo jeszcze pan żeś nic nie schował, no. Jak tak można? Pajak cicho siedzi, nie? Nic nie powie. No, schowka tu brakuje w tym szrocie. No dobra, jeszcze silnik. Sprawdźmy to. No nie ma. No dobra. No to jak nie ma, trudno się mówi. Pana i tak nie wpuszczę, bo wie pan przewozisz kawę, żywność tylko 6. Pan masz o jeden wór za dużo, no. Nie można tak tyle worów posiadać, ale bierzemy na tapetę stan techniczny. I już widzę, lampa zbita, jedna szyba wybita. No to pyk, tu sobie zaznaczymy. Brak zderzaków, na razie jeden. Wybrakowana karoseria też się tutaj znalazła. Lusterka, no ale o lusterka zadbał, to trzeba mu przyznać, nie? Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś jakaś szyba jest wybita, czy tam, kurczę... Nie, no tamta jest cała. A ta? Też jest cała. Dobra, sprawdźmy z tyłu. Z tyłu lampy całe zderzak posiadamy. No dobra, proszę pana, ze względu na fakt, iż bo ponieważ tutaj regulacje wjazdowe mówią wyraźnie. A coś tam... A, i pan jeździsz typem pojazdu... A zaraz, chwileczkę. Nie, bo ten typ pojazdu to by się zgadzał w sumie. Azam? Jeszcze chwileczkę. Nie, no dobra, typ pojazdu się zgadza, to mu odpuszczę. Typ pojazdu, ale... No bo to jest inna wersja.
Ale tak, to się zgadza. No ale regulacje wjazdowe jasno mówią, że 6 worków żywności. A nie, nie wiadomo ile. Nie mogę pana puścić, bo... Panie Walse, koń. Kuźwa. Wać was idu? Panie, nie mów pan tak do mnie. Arosko, waryszu. Pana i tak nie wpuszczamy, a... A to w towarze nic damala, nie było. Damala, damala. Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No wiecie co, przeczytajmy może tutaj, co się naciapciało, bo jakiś list mamy. Ty parszywy biurokrato. O, jakbym słyszał któryś tam, niektórych z moich widzów. Tylko oni na mnie służbiści mówią. Służbista. Przez ciebie i te twoje pieprzone zasady wywalili mnie z roboty. I co ja teraz powiem mojej rodzinie? Za co przeżyjemy kolejny miesiąc? Oby ktoś kiedyś potraktował cię tak samo egoistycznie. Co ja mam z tym wspólnego, kuźwa? No przepisy to przepisy. No to sam jesteś w sobie pan winien. Dobra, następny. Nie rozpędzaj się pan. Już hamulec. Dobra, elegancko. Dobrze. Gitara. No, atajcie, atajcie. Panie, dokumenty bym pana zobaczył. I pana bym... Oni harać nas, każemy fundro oliu, ać ist Ukrainka. My nie madre turo samoska bitwać. Neospazminę pan łykaj. Bandar Abed. To by się zgadzało? Tutaj także. Numer paszportu. Tango Mike Zero Hotel. To się zgadza. 02 Wiktor 5. To się zgadza. Tu sierpień, to się zgadza. Grazduk. Zobaczmy ten pojazd. Jak on tam wygląda. Grazduk. No. Podobny. Jeszcze tablice. Juliet Bravo Yankee. Ok. 9149 Mike Tango. Zgadza się. No to co pan tam przewozisz? Nic pan nie przewozisz. Dobra, no to możemy rozpocząć procedurę kontroli pojazdu. Ale ten może wjechać. Ten coś tak czuje, że on niczego nie będzie miał. Zaraz jeszcze mu datę urodzenia sprawdzę. Blachy. No, blacha... Nie zawiera żadnych rzeczy ciekawych dla mnie. Niestety. Dobra, zobaczmy szoferkę. Ja ci burdelu na siedzeniach nie robię, no kuźwa, no co ty tam. No dobrze. A jeszcze zara, bo pod sufitka. No dobra. Teraz jeszcze tak. A nie, to już nie szukamy tego 40-latka. Dobra, no nic, to proszę pana. Nie mam nic do pana. A co by pan tutaj chciał? Wódeczka i proszek do prania. Pan chwilę poczeka, bo może tak na osłodzenie tutaj tego dnia proszek do prania bym panu sprzedał. O ile mam? Paczka kawy. No nie mam. No wielka szkoda, bo myślałem, że sobie pohandluję. Panie Czepałow, pilnujesz pan magazynu? Panie kochany, zapraszamy do Akaristanu. Miłego pobytu. No, a dajcie, a dajcie. Proszę bardzo. Zapraszamy, zapraszamy. Elegancko. No i dobra. Atajcie, waryżu komandiru. No, atajcie. Poprosimy dokumenty. Dziękuję, pan sobie wysiądzie z pojazdu. Ależ pan kuźwa uprzejmy, no. Normalnie. Na pewno, pewnie coś pan tam masz na sumieniu. Jak pan tu wyglądasz? Ładnie, przystojnie, zadbany. No tak powiem panu szczerze, po oczach to niby pan, nie? Ismail Serenadim. Kuźwa ty. Dobra, aż cię tak skontroluję, bo
Dobra, zobaczmy. Numer paszportu. 2 whisky, 9 Yankee. To się zgadza. 3-6 Golf Victor. To się zgadza. O, to się nie zgadza. Proszę pana, no ja pana wpuścić się mogę, niestety. Tu do sierpnia to się zgadza. Azar 5. Zobaczmy pojazd, jak Azar 5 wygląda. Albo Azar V. No to by tu się zgadzało. Dobra, masa. 2310, no to tu się mieści. Pan wiezie 4 beczki oleju i 3 beczki ogórków. A olej to kuźwa traktujemy jako co? Jako chemikalia? Bo chyba tak. I tych chemikaliów? A, 4. No to akurat. No. Dobra, niech będzie. Ale jeszcze oczywiście pana sprawdzimy. Madre ilio ostrożny. Proszę pana, ja jestem bardzo ostrożny. Ja się obchodzę z tym, jak z własnym sprzętem. Delikatnie i spokojnie. No to teraz liczymy. Pyk, ciach, 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 tu beczuszki, pyk, pyk, pyk. No i to by się zgadzało. No to zobaczmy, czy znak pytonga gdzieś mi się ujawni tutaj, moim pięknym oczom. Ale się nie ujawnia, czyli towar w porządku. Dobra, zobaczmy w takim razie, czy tu coś by się działo. Nic się nie dzieje. Wieje nudą od tego pojazdu na kilometr. Panie Walseko, no nie mamy tu za wiele do roboty. Pakuj pan to wszystko. Ad Maduro. No. Dobra. Teraz jeszcze panu szoferkę bym sprawdził, jeśli pan pozwolisz. Tu nic nie znajdę. Tu nic nie znajdę. W schowku też nic nie ma. Jeszcze stan techniczny pojazdu. Dwa lusterka są. Lampy są. Zderzak jest. Opony nie wyglądały na przebite, ale jeszcze obejdę. Nie, no wszystko jest dobrze. Proszę pana, generalnie rzecz ujmując, to niestety pana nie wpuszczę za datę ważności. Ale tak, to byś pan wjechał, no tylko niestety. To nie moja wina. Kurde, ile ich tam jeszcze? Jeszcze dwa pojazdy, słuchajcie. No, jedź pan, jedź. Następny. Dobra, elegancko. A dlaczego ja tylko 160, a nie kuźwa 200? O, dajnara, dajnara, dokumenty. Dobra, i wyjdź pan z pojazdu. Kuźwa, ale możesz pan delikatnie, kuźwa, te drzwi otwierać, a nie w pysk człowiekowi? 3710. To by się zgadzało. Pan Amir Gudaszwi. Kuźwa. To się by zgadzało. Ale tu już nie. No właśnie. Dodatkowo Uniform 276, tu się zgadza. Foxtrot Bravo 1 Hotel, to się zgadza. Data do sierpnia, tu do grudnia. 8 snopów siana pan wiezie. Jeszcze panu sprawdzimy tablicę. Jak pan tutaj to żeś sobie wybił. Sierra Eco Oscar, dobrze. 3629 Juliet Papa, dobrze. No to teraz tak, pokaż jeszcze papę. No powiedzmy, że się zgadza. Te snopki trzeba. No i przeliczmy ładnie. Jest 9.
A tu zakontraktowane 8. No to jeszcze list przewozowy. O, coś dzisiaj, kurczę, słabiutko. Ożyś się, synu! Znak pytonga! No to kutwa! Dawaj, pan widły. Elegancko. Elegancko. No to panie. Ale mnie się wydaje, że tak nie będzie. Znaki pytonga to jest kurna taki afrodyzjak, to jest takie takie feromony. Takie, że jak ja to widzę, to normalnie mi staje przed oczami. I muszę niuchać, i muszę sprawdzać. Nie zostawię pana pojazdu. Ja już się nim zaopiekuję. Pytongi, pytongi. Panie, ale wkurzasz mnie pan, kurza, weź pan tego pytonga ode mnie. Mnie dziumiesz pan w oko, kuźwa, to nic nie zobaczy, no. O, i widzisz pan. Czemu to robisz? No bo kuźwa, mam prawo, ty. Po to tu jestem. I zobaczmy jeszcze tu elegancko, czy coś by się znajdowało. Od sufitka. No ale w schowku nic nie ma. Ej, panie, ile pan żeś tego wziął? O, 3 paczki raptem? Przecież to aż szkoda pana zamykać, no. Tu zobaczmy, może coś jeszcze pan żeś skitrał, no. I skitrał. To tylko mała ilość. Proszę pana, powiem panu tak. Ile pan tam chciał jej zapłacić? Żartowałem. Szanowny panie, z racji faktu, że iż pan przemycasz, kuźwa, takie rzeczy, to jesteś pan aresztowany. No. I bardzo ładnie. Coś możemy tutaj spakować? Możemy. Patrzcie, ile tego tutaj się nategowało, nie? Dobra. Panie Walsa, kończyła... Panie Czepałow, no dzień dobry, no. No nada, posprzątaj pan. No i dobra, mamy ostatni pojazd. Zapraszamy. I ten ostatni pojazd, pytanie brzmi, jak to będzie wyglądało. Dobra, pojazd się zatrzymał. Co mnie bardzo cieszy, bo nie muszę strzelać i marnować amunicji. Pan cichociemny jakiś, dobry wieczór. No to widzę, że będą z panem problemy, pan wysiądzie sobie elegancko. No, tak, tak. I ważymy na wstępie. 3710. To by się zgadzało. Pan poruszasz się grazdukiem. A grazduk wygląda... Tak, że się zgadza. Dobra. Pan Jamal Unal. Jest okej. Okay. Numer paszportu. Whisky Romeo Bravo 4. Zgadza się. Whisky 94 Alfa. Zgadza się. Dalej. Tu mamy sierpień. A tu mamy czerwiec. To się zgadza. Sprawdźmy w takim wypadku tablicę. Bo kogo my teraz poszukujemy? A, pojazdu w kolorze czerwonym. Kilo Papa Zulu. To by się zgadzało. 6082 Juliet Charlie. Zgadza się. Lampy tu wszystko ładnie, pięknie jest. Dobrze, proszę pana. Przewozisz pan? Tak, przewozisz pan. Towar to już... O, wypakowujemy. Czasami to tak nie wiem, czy bezczelni są ci, co coś przewożą, czy właśnie ci, co nic nie przewożą, bo różnie bywa, nie? Liczymy towarek. Kurde, dzień minął. Dobra, czy już... A, kibel jeszcze do policzenia. No, panie. I czy to by było wszystko? Tak, to by było wszystko. Zobaczmy, teraz podliczmy. Detergenty, 2 sztuki, to się zgadza. 1 kibel, zgadza się.
Materiały łatwopalne 3, to się zgadza. I jedna kuchenka gazowa też. Dobrze. No to teraz zobaczmy, czy znaki Pytonga gdzieś nam tutaj się ujawią. Czy gdzieś by znak Pytonga był. Sprawdźmy w kiblu. No jaki niecierpliwy. Dobra, i jeszcze kuchenkę bym sprawdził. Nie ma. W takim razie pozostaje jedynie sprawdzić sam pojazd, ale coś czuję, że on tu nie będzie nic miał. Nigdzie Pytonga nie widzę. Ale musicie przy... Kuźwa. Musicie przyznać, że się wprawiłem w tym zawodzie, nie? Cholera, może w Realu bym sobie tak posprawdzał. Ale to wtedy nie przyjeżdżajcie na granicę. Dobra. Panie, jeszcze szoferka została. W silniku nie ma nic. Tapicerka czysta. I podsufitka. Czysta. No dobra, no jeszcze tylko stan techniczny, brak lusterka. Jeden. Lampy. Jednej brakuje. Zniszczone światła. O. Zderzak jest. Opony. Wyglądały na całe. Zaraz mogą nie być, ale... Tutaj lampy w porządku, tu opony całe, szyby. Szyby. No cholera, te tylne nie widzę, ale ta wygląda na zbitą. A ta druga? Ta druga wygląda na całą, czyli tylko jedna szyba jest zbita. Zderzaczki były, wybrakowana karoseria. Tak jeszcze w nadziei, że coś znajdę, ale nie. No nie. Dobra, proszę pana. No generalnie rzecz ujmując, ja się nie mam do czego przyczepić. Panie Walsekoń, weź pan ten towar. Dajesz. A jeszcze tak chcę zerknę. No dobra, możesz pan jechać. Atlista. No i to koniec atrakcji. No, zabieraj pan ten szrot. Silnik tam klapa, to... nieważne. A co się nie zgadzało? A, regulacje wjazdowe. A, widzicie. No szkoda, no szkoda. No dobra, trudno. No nie można zawsze wygrywać. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.